jako takie podsumowanie dzisiejszej sesji. Cornelius Agrippa, 1486 to 1535. Celebrated wizard, imprisoned by Muggles for his writings. Okej, okay, spoko. To był Merlin, a czekajcie, teraz polećmy sobie do przodu, bo jest jeszcze trzecia karta. Tak jest. Salazar Slytherin, medieval, dates unknown. Co-founder of Hogwarts. Gave his name to one of the four Hogwarts houses. Tak, Salazar Slytherin, że tak powiem, jego imię nosi jeden z czterech domów. No, bardzo dobre podsumowanie, panie Potter. Tutaj, jak widzieliście, ekran ładowania był jaki był, dlatego specjalnie jakoś się nie wypowiadam w tej kwestii. W sumie może sobie zapiszmy tę gierkę w razie co, czemu by nie. O, już 12%, widzicie jak wbiłem? Ta gra nie jest jakoś super długa, uwierzcie mi, ona wydaje się na trochę dłuższą, ale nie jest długa, mogę wam to już zagwarantować. 17%, okej. Entrance Hall, schodzimy w dół teraz. Znowu ten przerażający korytarz. I widzimy, jak widzicie, wychodzimy sobie tutaj wyjściem od Slytherinów albo od ślizgonów. Well, well, Potter, we meet again. Having a tour of the castle, are we? This is as far as you'll be going. You won't get past me, no matter how hard you try. Trapped in a big scary castle, eh? Oh dear, I think Potter is going to cry. Dobra, to ja se lecę płakać, a ty tam stój se pod tymi drzwiami nie wiadomo jak długo. Great Hall. O, mamy po raz kolejny zdjęcie Hogwardu. Jest to dosyć specjalne miejsce, ponieważ tutaj jest podsumowanie punktów, jak zresztą możecie zobaczyć po tych czterech tabelkach tam. Może nie tabelkach, ale czterech klepsydrach. I, co jest dosyć zaskakujące, uwaga, uwaga, ponieważ to jest dosyć ważna sprawa. Na tyle ważna, że normalnie muszę o tym wam teraz wspomnieć. Trójkąt. Nie ma dachu tutaj. Znaczy technicznie jest, ale taki, wiecie, jakby księżyc w zasadzie, wiecie, gwiazdy i tak dalej. I tutaj mamy jakby punkty sobie. Oraz... miejsce dla Dumbledora, ponieważ on może sobie na złotym tronie siedzieć. Co za typ. Ten to ma dobrze, co nie? I po raz kolejny mamy wgląd na hall. Oh, boo-hoo! Potter can't get out of the castle. Go back to the Muggles, Potter. You hardly belong in the company of wizards like me. Ta, według Malfoya nie jesteśmy gotowi w ogóle do bycia czarodziejami, więc teraz zejdźmy sobie do lochów. Ten ekran ładowania nie przerażał mnie aż tak bardzo jak to, co zaraz zobaczycie, bo to naprawdę w momencie, kiedy byłem takim beztroskim gówniarzem, który w zasadzie mógł sobie, znaczy dzieckiem, może nie będę tak na siebie negatywnie mówił, ale jak byłem sobie takim dzieciaczkiem, który w zasadzie lubił odkrywać różne lokacje, Mega Fest jedna rzecz mnie przerażała. Przede wszystkim to, dosłownie to, co teraz nam towarzyszy w tle, taka mroczna, w zasadzie spowolniona muzyka, w sumie nawet nie wiem, czy to muzyką można nazwać, to mnie najbardziej przerażało, ale, znaczy to bardzo mnie przerażało, ale najbardziej przeraziło mnie to. Niby na początku nic. Mamy tutaj sobie trzy fasolki. Mr. Potter, your celebrity status does not grant you snooping rights. A sloth brain has gone missing from my classroom. No potions lessened until it is returned. Snape bardzo mnie przerażał. Dlaczego? Ponieważ myślałem przez chwilę, że jest możliwość w ogóle nawet ominięcia go. Patrzcie na to, niewidzialna ściana. Plus mówię, ja sądziłem, że to jest po prostu, wiecie, taka sobie dróżka w dół, ewentualnie do drzwi, które będą zablokowane. Nie, nie ma zablokowanych drzwi. Mamy postać, która blokuje wam dojście tam.
Rozumiecie, o co chodzi, co nie? To było przerażające. Malfoy, ty sobie jeszcze poczekasz, ponieważ ja muszę teraz lecieć do Freda i George'a po hasło. Swoją drogą. Broom Cupboard. Miejsce, które jest zablokowane. Teraz tutaj pojawią wam się screeny, jak prawdopodobnie ten level mógł wyglądać. Były różne teorie spiskowe, nie teorie, żeby odblokować te drzwi. Inni, na przykład mój dobry ziomek z YouTube'a Sebulba, którego pozdrawiam, bo myślę, że chyba będzie oglądał ten let's play. Mówił mi bodajże coś takiego, że on powtarzał chyba wszystkie challenge broomstick na najlepszy wynik, przez co niby rzekomo odblokował tamto miejsce. Co oczywiście napisał mi to 1 kwietnia, więc trochę mogłem się to domyśleć, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, z jednej strony trochę sądziłem, że ktoś kiedyś natrafi na jakiś patent, by odblokować te drzwi, no ale okazuje się, że to są drzwi, które są zablokowane. A jedyne, jak ten poziom mógł wyglądać, to już wam pokazałem wtedy na tamtych screenach. Caput Draconis! Thanks for the earwax flavor beans. The password for the portrait of the old posh baron is Fizzy Pop. Hope you find the portrait. It'll be worth it. See you around. I ten Harry odwracający się, ja pierdzielę. Masakra. Więc hasło, które musimy teraz użyć, żeby wejść do tego portretu, to jest Fizzy Pop. Aczkolwiek zanim to nie, w sumie możemy teraz to zrobić. Malfoy jeszcze se poczeka. My nie tracimy za to punktów, a on będzie tracił swoją cierpliwość. Spoiler, nie będzie tracił, po prostu ma to w dupie i se będzie tak długo czekał, aż w końcu z nim zawalczymy. Tak więc XD trochę. Fizzy Pop! Well done, young sir. That's the correct password. Let's see if I can get these old hinges working. Czyżby ulepszona miotła? No tego to ja się nie spodziewałem. Nie no, nie to, że ja tę gierkę przeszedłem z 5000 razy. Nimbus 2000 Top Quality Broomstick Light and Speedy, czyli jasny i szybki. Ten opis wystarczał, żeby stwierdzić, że jest to najlepsza miotła. It's you again, young sir. All that opening and closing has made me feel a bit unhinged. Cheerio now. It's you again, young. Ta. Widzicie, drugi raz nie możemy wejść do portretu. Więc to, co zobaczyliśmy, mogliśmy zobaczyć tylko i wyłącznie raz. Więc teraz dobra. Doigrałeś się, Malfoy. Ja już zrobiłem to, co chciałem. Wingardium Leviosa śmieciu. I zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Miałbym ogólnie 120 punktów, gdyby nie fakt, że tamten broomstick z Tom. No. Ow! Time for a lesson, Potter. Let me teach you about wizard crackers. You're not leaving this castle until I have revenge. Jezu, ta jego morda jest przerażająca tutaj. W ogóle to jego zdjęcie tutaj, what the fuck, jak to wygląda? No ale tak, gdyby nie fakt, że u pani Madame Hooch, że tak powiem, spierniczyłem ten jeden broomstick challenge, no to bym miał może 120 punktów teraz. Jak widzicie, Malfoy jest żałosnym bossem. Ale jeszcze bardziej żałosnym jest w wersji PC-towej, ponieważ tutaj przynajmniej mamy małe urozmaicenie od tego, co mieliśmy w wersji na PC. Crab,
Take care of this upstart. Now, Potter, I'll give you a taste of my super wizard crackers. Te odgłosy, ja pierdzielę, Boże, ale cringe. Więc teraz tak, przyleciał przydupas Malfoya, czyli Crab. I teraz Malfoy będzie rzucał trochę takimi lepszymi Wizard Crackersami. A my natomiast będziemy rzucali właśnie dalej takimi popierdółkami. Oczywiście to nie jest koniec, bo jeszcze przyleci Goyle za niedługo, to tylko kwestia czasu. Fuck! Najgorzej. Yeah.